Każda niepozorna zmiana na skórze może okazać się złośliwym nowotworem. Najczęściej występującym jest czerniak. Choć łatwo go rozpoznać, to jest choroba podstępna. Dlatego tak ważne są badania. No i jest problem, właśnie dlatego przyszłam się zbadać. Jak to jest ważne, żeby się badać? Ważne, bo można właśnie później, powstaje nowotwór jakiś z tego, jak się nie leczy. Pani dzisiaj zadowolona? O, bardzo, bardzo, bardzo. Po raz pierwszy pani na takiej konsultacji? Tak, pierwszy raz. No ale jestem bardzo zadowolona. Takie badanie skóry trwa zaledwie kilka minut, potem zalecane są dalsze kontrole lub usunięcie. Musimy pamiętać, że nowotwory skóry są jednymi z najczęstszych nowotworów, z jakimi mamy do czynienia. Co piąta osoba zachoruje na nowotwór skóry i będzie to najczęściej rak podstawno-komórkowy. Czyli jest to niezbyt złośliwy nowotwór. Niemniej jednak musimy pamiętać o tych bardzo złośliwych nowotworach skóry, jakim jest na przykład czerniak. I niestety rocznie obserwujemy wzrost zachorowań. Chorowalności właśnie na ten też nowotwór. A jest to nowotwór, którego tak naprawdę łatwo możemy zaobserwować na skórze, tylko pod jednym warunkiem, że będziemy się regularnie badać, że będziemy kontrolować swoją skórę. Czerniak bardzo szybko wykryty jest w 100% wyleczalny. Przed czerniakiem można się uchronić, unikając przebywania w pełnym słońcu, używając kremy z filtrem i regularnie badając znamiona. Jednak to nie jedyne choroby skóry. Są jeszcze nowotwory takie jak rak z komórek Merkla, który jest bardzo rzadką jednostką. On wykazuje bardzo szybki wzrost i niestety podobnie wysoką śmiertelność jak czerniak. Dlatego bardzo istotne jest, abyśmy kontrolowali skórę i abyśmy chronili naszą skórę przed działaniem promieniowania ultrafioletowego. Pamiętajmy o zastosowaniu kremów z filtrem. Pamiętajmy, aby był to krem, który chroni nas przed promieniowaniem UVB i UVA. UVB to jest to promieniowanie, które powoduje oparzenia słoneczne, a UVA występuje z nami cały czas, nawet w pochmurny dzień. A ono powoduje, że się starzejemy, a duża jego dawka niestety też odpowiada za tworzenie się nowotworów skóry. Więc de facto tak naprawdę krem z filtrem powinien stanowić jakby podstawę naszej codziennej pielęgnacji skóry. Musimy pamiętać od małego, żeby to nam weszło w skórę, właśnie to badanie naszej skóry. Tak, oczywiście osoba starsza z wiekiem wzrasta to ryzyko tworzenia się nowotworów skóry, bo wzrasta dawka kumulacyjna promieniowania ultrafioletowego. No, niemniej jednak musimy pamiętać, aby w każdym wieku się kontrolować. Musimy pamiętać, aby nie stosować oczywiście tych solariów, tak, które no, są totalnym złem i dzięki Bogu w tym momencie zostały one zakazane z zastosowania u osób poniżej 18 roku życia. Jeszcze do niedawna tak nie było. Stąd też ilość tych nowotworów skóry była zdecydowanie wyższa. W tym momencie szczęśliwie młode osoby często rezygnują. Mamy już jakby przestało być, opalenizna przestała być w modzie, co też oczywiście sprzyja temu, że miejmy nadzieję w przyszłości będziemy obserwować mniej nowotworów skóry. Ale co, o czym musimy pamiętać, to profilaktyka. I ona stanowi tak naprawdę podstawę tego, aby dbać o tą naszą skórę. W ramach kampanii Miej oko na skórę przebadanych ma zostać około 200 pacjentów. Tutaj specjaliści sprawdzają tak zwane pieprzyki i przebarwienia na skórze. Nowotwory mogą powstać w obrębie istniejących znamion, na przykład brodawek, jakichś znamion barwnikowych i tu może powstać czerniak, ale w większości przypadków powstają one w zdrowej skórze. W związku z tym wszystkie nowe zmiany, które się pojawiają, które się nie goją, jakiś strupek się pojawia, odpada, coś się sączy z tego, jest zaczerwienienie, świąt. Takie rzeczy nie czekajmy, samo przyszło, samo przejdzie. Zgłośmy się do dermatologa, albo do chirurga onkologa, albo onkologa, który zajmuje się leczeniem chorych na nowotwory skóry. Zgłośmy się, im szybciej, tym lepiej. Nawet jeśli wy badaniu lekarz będzie podejrzewał, że może być to taki nowotwór skóry, który jest tylko zaawansowany miejscowo, który nie daje przerzutów, ale jeśli on będzie mniejszy, to zakres zabiegu będzie o wiele mniejszy. Ryzyko przerzutów będzie żadne albo będzie zminimalizowane, niż jak będziemy czekać i zgłosimy się dopiero do lekarza z zaawansowaną zmianą. Proszę Państwa, nowotwory skóry są stosunkowo łatwe w diagnostyce.
Dlaczego? Dlatego, że każdy tę skórę widzi, ogląda, ale dlaczego nie zgłasza się, jak pojawia się coś na tej skórze nowego, czego nie było, albo zmiany w obrębie już istniejących, na przykład wspomnianych już pieprzyków. Od razu się zgłaszajmy. Nie czekajmy miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Im wcześniej się zgłosimy, tym lepiej. Czerniak stanowi zaledwie 7% wszystkich nowotworów złośliwych. Jest jednak przyczyną blisko 90% zgonów pacjentów chorych na raka skóry. W Polsce rocznie z jego powodu umiera 1400 pacjentów.